Dzień dobry w nowym dniu na kempingu w Rowach. Zaczynamy śniadanko, a wam polecam reklamy. Cześć. Registreret smitten i Danmark, a to jest næsten dobbelt så mange som ugen inden. A to har altså gjort Kåre Mølbak ret nervøs. Det er ham, der er faglig direktør i Statens Serum Institut. Jeg er bekymret over udviklingen, fordi hvis den fortsætter, så kan vi stå i en situation, hvor epidemien kommer ud af kontrol. Så derfor er det vigtigt at holde fast på de gode vaner. I oczywiście na kempingu moje najfajniejsze radio, moje kółeczki, najnowsze. Odbieramy jakąś niemiecką stację. Temu, w lutym 19 roku, no ale to było wciąż za mało. W pierwszym etapie w ciągu 2,5 roku w Puckiej Marinie wybudowana zostanie część falochronu północnego i blisko 100 miejsc dla cumowania jachtów. Nie będziemy wykupywać, nie? Tak. Może jestem ślepa w tych okularach. No widzisz? Masz dwa okulary. Ciemno. Bardzo dziękuję. Jesteś gotowa? No. Bardzo się cieszę. To jedziemy. Zatrzymamy i zobaczymy. Damy tak radę. Jest. Słuchajcie, dopóki ścieżkę znam... za wszystkimi, to się nie zgubimy. To jedziemy, tak, to jedziemy do... Po Parku Słowińskim w miejscowości Rowy. Zaczynamy wycieczkę, tak? Zaczekajcie, jeszcze włączę. Dobra. Włączy sobie co? GPS-a? Nie, włączę to licznik. A licznik, dobrze. Kurczę, ja też mi to włączyło, ale nie bateria chyba. Znaczy u mnie jest bateria, dopóki się za wszystko nie załączy. Ja sobie na telefonie z mapą włączę. Dobra. Z mapą, dobra. Tak. Gdzie my się znajdujemy teraz, właśnie w tym momencie? Aktualnie nad jeziorem Karwno. Bardzo ładne miejsce. I teraz widokowy gdzie się znajduje? Po jego północnej stronie. Bardzo dobrze. Gdzie się znajdujemy? A teraz w Parku Słowińskim. Jestem tu pierwszy raz. Pierwszy raz jesteś. Też mam takie odczucia. W tym roku. Też się czuję, jakbym tu był pierwszy raz. O, tu jestem. W tym roku. W tym roku. Także wycieczka rowerowa. Początek wycieczki zwiedzanko. Piękny widok. Dlaczego uciekasz? No ja myślałam, że ty widoką robisz zdjęcie. Już widoki są zrobione. Ten najwyższy punkt, co punkt jest? Nie wiem. Jak to możecie nie wiedzieć? No powiedz na R. Radar. Nie radar. Rufa. Słynne wzgórze, obrządki słowiańskie. No, coś wam to podpowiada? Dobra, to nie ma wysokości. No powiedz nam, będzie nam łatwiej. Będzie wam łatwiej, jak wam podpowiem? Nie ma zaznaczonego tego na mapie. No. Wzgórze Rowokół. A. No widzicie? Tyle razy tu byłyście, nie macie pojęcia? Nie, to pierwszy raz. Pierwszy raz jesteśmy tu. Dobrze, na rowery, w nagrodę i pedałujemy dalej. Nas po prostu z kimś pomyliłeś. Ojej. I zrobiliśmy sobie przerwę, żeby sprawdzić na mapie, w którą stronę jedziemy. Patrzmy na mapę. I dotarliśmy do trasy widokowego. Thank you.
morze. Troszeczkę ruchu, jak znalazł to. Ruszamy dalej, tak? Tak, kwiatek ma zapięty. Tam to są jeden, tak? Tam. Śmiało. Teraz coś mi o, i już nie pojedziesz dalej. No, nawigator, jedziemy. Także nawigator ustalił kierunek podróży. Jedziemy. I już jesteśmy na terenie Natura 2000. I całkiem blisko przed nami już jest latarnia. Ile kilometrów do latarni? Niecałe 5. Super. No to co, pora na latarnię. Na wygodnie poszliśmy. Stoliśmy rowery na dole, a my na latarnię się wspinamy teraz pieszo. No jesteśmy pod nóża, tak? Mamy jeszcze 100 metrów do przejścia. No daleko na horyzoncie Rowokół. Moje turystki i latarnia w Czołpinie. Ale zapomnij, że jest, że są takie dni jak weekend. Sezon urlopowy, a za mną gigantyczna kolejka do kasy na latarnię morską, więc ja sobie w tym czasie pozwiedzam, a dziewczyny trzymają kolejkę. Za potem teren wojskowy. Tak, za potem teren wojskowy jest, tam jest radio latarnia. Z tego co pamiętam. A my sobie zwiedzamy dalej.
dzisiaj Olga bilety kupuje. Weź się nie uczysz, to biletów się nie kupuje. Nie no, nie żartuj. I mamy piękny widok na Wydmy. Maleństwo się spłoszyło. Co? Mówię, maleństwo się spłoszyło, ale za to mamy piękny widok na Wydmy. Widzieli, gdzie się pali. Coś niesamowitego. Co? Lubię nawet kamera, chyba to jest termowizyjna, że w razie gdy coś się gdzieś paliło, to oni już będą wiedzieli od razu. Ale oczywiście widok na Wydmy jest niesamowity. Spróbuję tak trochę zoomować.
No schodzimy. 3-4, schodzimy. I możesz schodzić sam. Tu instrukcje postępowania. Ciosek, tunel. Tutaj coś promieniuje nam, jakieś urządzenia, ale idziemy na dół. Pam, pararam, pam, 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 pam. Do widzenia. Do widzenia. Ja pierdykam. Do widzenia. Do widzenia. No i już na dole. Pomalutko. Patrzcie, Olga podłącza kaloryfer do telefonu. Zademonstruj kaloryfer. Bardzo ładny kaloryfer. Dobrze. Żona w wygódce niestety. Także musimy jeszcze trochę pocierpieć, zanim coś zjemy. Tak. To idźmy dalej. Powolutko. Ciekawy napis. Coś w stylu 5G, także idziemy, nie teraz spalcie. Przed siebie. Dobra, idziemy przed siebie. Daliśmy szczołpina i teraz czekamy sobie na jedzonko. Co tu się zrobiło z obiektywem? Jest. Wrzuciłem na ekran i czekamy, aż nas zawołają po miseczkę. I już jemy, już jemy, już jemy, ja pierdykam. I już jemy. O, tak wygląda jedzenie. Wystarczy. Jakieś te hot dogi smakowały. Jakieś takie trochę drewniane, nie? Słodkie, ale drewniane. Takie. Takie E. Tak? Takie tak były? No, mogły być lepsze. Tego mięsa takie tak biednie, tak cienko strasznie. Jezus, mógłby być równomiernie rozłożone. To o, najbardziej. To było mięso było za chude. No, mięso tak, ja to mięso żerny. Wiem, to sos najbardziej popsuł, bo nie było wszędzie. No, znaczy mi się podobało to, że były słodkie to było. No właśnie, mi się nie podobało to, że było słodkie przez to, że tego sosu nie było. Aha. No dobra, przenieśmy się gdzieś dalej. Jeszcze opowiem o tym, że tam z tyłu za mną jest parking dla samochodów, a stamtąd można przyjechać, z tamtej wioski. Stamtąd nie, tam gdzie to dziecko bulgocze, to nie, tylko stamtąd. Stamtąd można samochodem dojechać tutaj, do tego parkingu. Nie no, musiałem przerwę zrobić, bo mi tempo nawet dobrze wyskoczyło, ale ja usiądę sobie na chwilę jeszcze. No tempo mieliśmy. Tak, trzeba przyznać, że dobrze nam idzie. Ale okay. Ja mam wrażenie, że te kamienie zniknęły. No już tam nie są. Nie żartujcie. Bo my żeśmy dopiero się zatrzymali. Aha, no. I zaraz były te kamienie, a ty już znowu się chciałam. Ja myślałem, że na tym odcinku drogi. Nie. No trudno. No to dobra, to do następnego. Poczekaj jeszcze. Ha. I oto znajdujemy się w Parku Słowińskim, niedaleko wsi Rowy. A tu przed nami jest kurhan, prehistoryczny słowiński kurhan. Proszę wycieczki, jedziemy dalej.
Dzień dobry. Bileciki są? Do kontroli bileciki. Tak. A czy to jest? To jest pani, co to pilnuje? Czy wszyscy kupili bilet? Taka sytuacja. Myślałam, że ty się żartujesz. Nie, no poważnie. No przecież to nie są moje komputery. Macie państwo bilety? Bilety do parku? Tak, mamy. Teraz by było jazda, jakbyśmy zgubili. No dobrze, że masz. Mogę pokazać. Widzisz? No. Dziękuję. Aha, jedziemy do parku. A co, jedziemy? No jedziemy, już tak. Ej, opuszczamy park. I już park opuszczony. I wracamy na pole namiotowe. I to było teraz wszystko. Teraz napijemy kawy i poczekamy na zachód słońca. To będzie zachód słońca, nie? I podsumujemy wycieczkę naszą, gdzie przejechaliśmy tą trasę w godzinę 16 na latarnię morską w Czołpinie z Rowów, czyli stąd. Ten odcinek był najszybszy, bo mimo to, że robiliśmy przerwę na wejście na taras widokowy, żeby zobaczyć całe jezioro Darno, łącznie z górą Rowoku. To pięknie to właśnie wygląda, ta góra widoczna jest aż z tego miejsca. Bardzo ładny widok, gdzie ruszyliśmy dalej. Także ten odcinek był najszybszym naszym odcinkiem. Później tutaj malutka przerwa i tymi krętymi ścieżkami dojechaliśmy do tarasu widokowego na jeziorze Dołgie Wielkie. Popodziwialiśmy to jezioro, przepraszam, małe, Dołgie Małe, no tutaj zrobiliśmy przerwę. Później wzdłuż tego jeziora pojechaliśmy dalej. Na tym skrzyżowaniu skręciliśmy w lewo i pojechaliśmy tutaj do góry. I tu była kolejna przerwa, co na filmie widać, i już później odcinek prosty do asfalciku. Przecięliśmy asfalt w Czołpino, gdzie skręciliśmy później już pod górę na latarnię. Przed samymi schodami zatrzymaliśmy się, zostawiliśmy rowery i dalej wyszliśmy już pieszo. W kolejce pół godziny, na latarni 10 minut, kilka ujęć pięknych na wydmy, na brzeg Bałtyku, na tą stronę, bardzo piękne widoki na las, jeszcze raz na południe, i stamtąd sfilmowałem też oczywiście nasz Rowoku, piękną górę. I później zeszliśmy na dół, wróciliśmy do Czołpina, tam oczywiście hamburger, z hamburgera już pięknie, potem już prosta. Po drodze kurhanik sfilmowaliśmy i pojechaliśmy już potem ciurkiem do samego wejścia w Rowach, a dokładnie w Rówku na ulicy Parkowej, bo wejście jest na ulicy Parkowej, i na tym tutaj nasz filmik zakończyliśmy. No i to by było wszystko. Pora na kawę i do zobaczenia na zachodzie słońca.